Prawie każdy zadał w swoim życiu pytanie sam sobie, czy Bóg istnieje. Nazywam się Anita Rochniak i znam odpowiedź na te pytanie. Bóg istnieje, ale nie mówię ci, że Bóg istnieje, bo wychowałam się w katolickiej rodzinie, czy przestrzegałam jakieś zasady czy reguły, ale dlatego, że 5 lat temu osobiście spotkałam się z Jezusem Chrystusem i chcę ci powiedzieć, że jest to dla ciebie dostępne. Jest to dostępne dla każdego człowieka. Dziś jest dzień łaski. Dziś możesz poznać Jezusa. Jedyne, co oddziela cię od Boga, to grzech. Grzech oddziela cię od Boga. Ale Jezus zszedł na tą ziemię, by być rozwiązaniem. On zszedł na tą ziemię w ciele. Żył w ciele tak jak ty, jak każdy człowiek. Żył bez grzechu, ale skończył na krzyżu, aby na tym krzyżu zapłacić za twoje winy, za konsekwencje grzechu. Ewangelia, którą ci mówię, jest prosta. Ja w swoim życiu słyszałam wiele pokrzywionych rzeczy. Ja słyszałam o tym, że żeby zasłużyć w oczach Boga, muszę coś robić. Muszę być jakaś. A żeby w ogóle z Nim się spotkać, połączyć jakoś, żeby On na mnie spojrzał, to ja muszę dojść do jakiegoś pułapu dobra, świętości. A więc tak przez całe życie się starałam. Ale po wielu latach tej męczarni zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę nie da rady. Bo wystarczy, że popełniłam jakiś grzech i już wewnątrz siebie czułam, że zawiodłam, że już jestem stracona, że ten Bóg jest taki święty, a ja jestem nikim. Ale chcę ci powiedzieć, że 5 lat temu zaryzykowałam, zawołałam do Boga, poprosiłam Go o pomoc i wewnątrz siebie poczułam, że Bóg jest i że On jest żywy, że On ma moc, a że ja Go nie znam. Ja wewnątrz siebie wiedziałam, że Bóg jest i ja Go nie znam. Ja byłam bez zdania. Moje wewnętrzne przekonanie to Duch Święty przekona mnie o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I wiecie, ja już nie mówiłam, Boże, ja jestem, przecież nie jestem taka zła, przecież nie zamordowałam nikogo, kocham ludzi, kocham swoją rodzinę, staram się dobrze czynić. Już ja tego nie mówiłam. Ja wiedziałam, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Boga. Grzech to jest odejście od standardu Boga. I chcę ci powiedzieć, że nie musiałeś popełnić jakichś wielkich grzechów. Wystarczy, że popełniłeś jeden grzech, a jesteś odłączony od Boga. I niestety po śmierci idziesz do piekła, niezależnie od tego, jakim człowiekiem byłeś. Ale jest rozwiązanie. To Jezus Chrystus, który zapłacił na krzyżu Golgoty cenę za każdego człowieka. On jest rozwiązaniem i On jest dostępny dla każdego człowieka. On jest dostępny dla twojego życia. Wystarczy tylko prosty akt wiary. Wystarczy, że uwierzysz w to, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu i poniósł karę za twój grzech. Umarł, a po 3 dniach wstał i wstąpił do nieba. Jeżeli w to uwierzysz i jeżeli uznasz Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, wtedy będziesz zbawiony, narodzisz się na nowo, wypełni cię Święty Duch. Ewangelia jest wciąż żywa. Ewangelia jest żywa i doświadczalna dla ludzi, którzy spotkali, zjednoczyli się z Bogiem. Jeszcze dziś możesz spotkać się z Bogiem,
Kto chce pojednać się z Jezusem, to nie chodzi o żadne religijne rzeczy. To chodzi o Twoje serce. Ja w swoim sercu wiedziałam, że potrzebuję Boga. I zawołałam do Niego. A On mi odpowiedział. Bo Bóg słyszy. I Bóg odpowiada. Jeżeli dziś zawołasz do Boga, gwarantuję Ci, że On Ci odpowie. Chcę Ci powiedzieć też, że możesz być zbawiony, możesz być uzdrowiony. Jeżeli cierpisz na jakąkolwiek chorobę, masz ból w ciele, możesz być uzdrowiony. Dlatego, że Jezus poniósł też każdą chorobę na krzyżu. Jeżeli jesteś chory, a chcesz być zdrowy, to przyjdź, pomodlimy się o Ciebie, a zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli jesteś zniewolony, masz nałogi czy problemy z natręctwem, to chcę Ci powiedzieć, że wolność jest dla Ciebie dostępna. Jeszcze dziś zawołaj do Jezusa. On jest żywy. On słyszy i odpowiada.